Część druga fizyki doświadczalnej. W pierwszej części to, co robiliśmy, to próbowaliśmy zrzucać jakiś taki bloczek z wysokości H, mierzyć czas i z tego próbować wyznaczyć stałą grawitacji. No i mierzyliśmy to, zauważyliśmy, że był błąd gruby, no i w związku z tym zmierzyliśmy ten punkt wielokrotnie, tak żeby poprawić ten błąd gruby właśnie dla wysokości H. Mówiłem też, co by było, gdybyśmy tych pomiarów mogli robić dużo, dużo więcej, gdybyśmy byli sprytniejsi troszkę matematycznie. I teraz zajmijmy się wyekstrahowaniem z tych danych, z tego oto wykresu i z tych danych zmierzonych. Spróbujmy dostać stałą grawitację. No więc, żeby dostać stałą grawitację, to trzeba sobie przyrównać, trzeba przypomnieć sobie, jaka jest relacja między tymi wielkościami, czyli to, że wysokość to się równa 1 druga g t kwadrat. No ale w naszym przypadku jest trochę inaczej, bo to T jest tak jakby Y-kiem, a H jest X-em. Jeżeli nie wiecie dlaczego, to poprzedni filmik polecam. No i jak to się odwróci, całą tą relację, to okaże się, że T równa się pierwiastek z 2 przez G razy pierwiastek z H. Czyli gdybyśmy tylko narysowali taki wykres, który ma tutaj T, a tu ma pierwiastek z H, to musimy mieć nadzieję, że one będą do siebie proporcjonalne, te proporcjonalne do pierwiastka z H, czyli to będzie linia prosta i nachylenie tej prostej, powiedzmy A, będzie nam zawierało w sobie stałą grawitację. Czyli próbujemy zrobić tak, żeby to był Y, a to był jakiś nowy X i będziemy mieli wzór Y równa się AX. No i żeby to zrobić, to oczywiście trzeba wziąć te stare dane i je przeliczyć, więc to będę robił tutaj. Mamy te stare dane i już je piszę. Może tutaj. Tak, żeby mieć dużo miejsca. No nie, tu jest dobre miejsce. T będzie H i będzie pierwiastek z H. No to piszemy. 0,29 czas. Teraz już posortowałem tak x, y, potem był czas 0,45, potem był czas 0,64, potem był czas 0,77, już po uśrednieniu, pamiętajcie, 0,77 i ostatnie, co tu było, to 0,91. Wysokość to była dość prosta, pół metra, 1 metr, 2 metry, 3 metry i 4 metry. No i teraz pierwiastek z H biorę. No i teraz pierwiastek, jakbym wziął na przykład z połówki, to tam, gdybym chciał zaokrąglić do jednego miejsca po przecinku, to trochę bym wylał dziecko z kąpielą, bo te liczby byłyby bardzo blisko siebie, więc decyduję, że chciałbym do dwóch miejsc po przecinku podawać wyniki. I teraz sprawdzimy, czy to będzie jakoś wsparte niepewnością pomiarową. Więc 1,41, 1,73 i 2. To jest pierwiastek z H. Jasne, to przeliczyłem, czyli to stąd to jest po prostu wzięcie pierwiastka, bardzo proste. No ale pojawia się pytanie, co z niepewnościami pomiarowymi? Przypomnę, że wcześniej niepewność pomiarowa w T to była 0,01 sekundy i to się nie zmieni, bo nic nie robimy z T, ale niepewność pomiarowa w H, no to było jednak tych sekund 0,1 metra. No to pytanie, jaka jest niepewność pomiarowa pierwiastka z H? No i spodziewamy się, że będzie inna, a no to dlatego, że jak mierzę na przykład bardzo małą liczbę, taką o, tam gdzieś koło zera, to spodziewam się, że stała niepewność pomiaru H powinna się przerodzić na duży błąd w pierwiastku. No, jeśli jesteś, jeszcze to można lepiej zrozumieć, jakby na przykład była zależność H do potęgi siódmej, no to zdecydowanie jak wam powiem, że niepewność H jest na przykład 0,1, no to ma znaczenie, czy mierzycie mniej więcej H równe 80, czy mierzycie H równe 0,8. Więc spodziewamy się, że to jakoś będzie zależało od wartości H, którą mierzymy, bo to już nie jest taki prosta wielkość, tylko pierwiastek tej wielkości. No i jest sposób, jak to robić. Na maturze zawsze jest podany, jak to robić. Tam jest przykład zadania, który macie poniżej. No ale taki najbezpieczniejszy, najprostszy przykład to jest następująca rzecz. Jeżeli mamy jakąś wielkość, która w naszym przypadku byłaby h do potęgi alfa, to niepewność pomiarowa względna, czyli niepewność przez wartość, którą mierzymy, równa się alfa razy niepewność pomiarowa h przez h. I taki wzorek można zapamiętać. Co to jest ta niepewność względna? No oczywiście ta pewność pomiarowa względna mierzy, o ile się mylimy procentowo w mierzeniu danej wielkości. No bo na przykład jak niepewność pomiarowa byłaby 1 metr, to ma znaczenie, czy mierzymy długość samochodu, która z grubsza ma 2 metry i wtedy delta x przez x to mniej więcej 1 druga, czyli 50% błędów. Czy na przykład będziemy mierzyć odległość Słońca od Ziemi,
I wtedy jak tam to jest, no ileś tam 10 do potęgi, już nie pamiętam której, no to w każdym razie to delta x przez x będzie szła do zera praktycznie. Czyli to jest ważna niepewność pomiarowa względna, niepewność bezwzględna przez wartość, którą mierzymy. Ale korzystając z tego wzoru, to oczywiście możemy sobie przekształcić, wstawić, że x to się równa pierwiastek z h, czyli mamy niepewność pierwiastka z h przez pierwiastek z h równa się alfa w naszym przypadku 1 druga, bo pierwiastek to 1 druga, razy delta h przez h. No i teraz można to wszystko poupraszczać i finalnie dostajemy, że niepewność w pierwiastka z h to się równa 1 druga delta h przez pierwiastek z h. Mamy taki wzorek, akurat go tutaj wyprowadziłem, to jest zawsze słuszne, możecie to pamiętać, ale zapewne będzie podane na maturze. No to jak to się policzy, to dostaniemy niepewność pierwiastka z h, ja to znowu policzyłem i tu wyszło 0,07, 0,05, 0,04, 0,03 i 0,03. Specjalnie zauważcie, że tutaj, mimo że podawałem wynik w h do jednego miejsca po przecinku, no to pierwiastek z h już podałem do dwóch. Ktoś by mógł powiedzieć, no dlaczego? Jakby miałeś dokładność do jednego miejsca po przecinku. No, tak zrobiłem, a to dlatego, że niepewność potem w h znowu nie ma tego pierwszego miejsca po przecinku, jest 0, więc zawsze należy pamiętać, że się używa dokładnie tylu miejsc po przecinku wyników, co niepewności pomiarowych. I tu na maturze raczej nie będą za to punkty odbierane. Najważniejsze jest to, taka zasada, jak nie wiecie co robić, to pamiętajcie trzy liczby znaczące. Raz, dwa, trzy, 141. Taka zasada ponad wszystkim. Więc wprowadziłem to wszystko, spróbowałem narysować to na wykresie i wyszedł mi następujący wykres. O, tu on jest. Wykres t od pierwiastka z h, czyli na tej osi mamy pierwiastek z h, tu mamy t i mamy linię prostą, którą można by ewentualnie przedłużyć. I to spróbuję zrobić. Tak, no więc tutaj zapytałem Excela, jakie jest nachylenie, ale gdybyśmy my chcieli nachylenie znaleźć, szlak, to co należy zrobić, to wziąć dwa punkty w miarę oddalone od siebie, czyli na przykład ten punkt i chociażby punkt ten, no ten może, sprawdzić, o ile są one oddalone wzdłuż osi x i to będzie od 1 do 1,6, 1,7, 1,8, czyli 0,8 tu jest, tu z kolei jest, sprawdzamy, tu jest 0,8, a tutaj tak, tu jest 0,8, a tutaj jest 0,44, czyli ile tu jest odległości? 0,36. No i spróbujmy popatrzeć, jak wygląda gradient. Gradient to jest po prostu delta y przez delta x, czyli o ile idziemy w górę na pójście w x, to jest delta x, to jest delta y. Jak to się podzieli, to wyjdzie 0,36 przez 0,8. Spróbujmy może wziąć jakiś kalkulator, albo może nie, bez kalkulatora. Można to sprawdzić, ile, nie będę tego sprawdzał, ale spodziewam się, że jest to blisko 0,47, które mi podał Excel. No pytanie, czy tak jest, do rozsądzenia możecie to sprawdzić. No ale uwierzmy, że to jest 0,47 i wyszedł mi gradient. Gradient, który, przypomnę, gradient miał być równy ile? No tak, więc ta linia, która tu jest, to y równa się m razy x, ale w naszym przypadku y to czas, m, z tego co tutaj wyprowadziliśmy powyżej, użyję tych samej wielkości. A, współczynnik kierunkowy prostej. Y równa się ax, czyli y to t, współczynnik kierunkowy prostej to z tego, co tutaj rozkłaniliśmy, to jest pierwiastek z 2 przez g, a to jest pierwiastek z h. Czyli od razu widzimy, że nachylenie prostej to powinien być pierwiastek z 2 przez g i to kończy nasze zadanie. 0,47 równa się pierwiastek z 2 przez g. Podnosimy obie strony do kwadratu, podnosimy obie strony i wychodzi 0,47 równa się 2 przez g, tu jest do kwadratu, bierzemy g na tą stronę i g równa się 2 przez 0,47 do kwadratu. I to moim zdaniem, próbowałem to wstawić w domu, to będzie około 9,45. I ponieważ wszystko używałem w metrach i w sekundach, to wynik jest w metrach na sekundę kwadrat. Czyli wyszło mi tyle.
tych samych moich obliczeń. Jeszcze raz, dlaczego tak wyszło? Ano dlatego, że użyłem dobrej rzeczy na osi x w taki sposób, żeby uzyskać wzór na funkcję liniową y równa się ax. Po drodze to, co zrobiliśmy, to policzyliśmy, jaka jest niepewność pomiarowa w pierwiastku z h. No i dostałem stałą grawitację, więc ona jest mniej więcej taka, jak się spodziewaliśmy, 9.8. Widać, że jest za mała. No i teraz taka refleksja. Dlaczego może być za mała? Ano dlatego, że jak coś spada, to pewnie też ma trochę oporu powietrza, czyli spada wolniej, niż byśmy się przypuszczali, a h, czyli g, czyli tak jakby to g, które nam wyszło, no, będzie mniejsze, to po pierwsze. A po drugie, inna refleksja jest taka, że no, nie ma za dużo błędu grubego, znaczy systematycznego, bo na czym by polegał błąd systematyczny? To taki, że na przykład cały czas mi by się wydawało, że zrzucam z 3 metrów, a rzucałem z 3 metrów plus kilka centymetrów. Na przykład zrzucałem z troszkę wyższej odległości. Czyli taki typowy błąd systematyczny, którego się można spodziewać na wykresach, to na przykład gdyby to wszystko było przeniesione o trochę do góry, no bo wtedy na przykład mielibyśmy taką paradoksalną sytuację, że czas spadania z 0 metrów jest równy ileś tam. To nie powinno tak być. Przynajmniej według naszych przewidywań sprawa, że t równa się pierwiastek z 2 przez g pierwiastka z h. No widzimy, że jak h jest 0, to t powinno być 0, więc to, co tutaj by się zgromadziło, to jakiś taki błąd systematyczny. Tak? To jest wtedy błąd systematyczny. TS taki, że cały czas nam się wydawało, że zrzucamy wysokości h, rzeczywistości było inaczej. No i to tyle. Nie dla nas, ale taki sposób na maturę, gdyby ktoś kazał wam oszacować, to można by spróbować poprowadzić tą linię najlepszego dopasowania przez w najwyższy możliwy sposób, tak żeby nadal przechodziła przez niepewności pomiarowe i najniższe. Ja to przesadzę, ale mam nadzieję, że widzicie, o co chodzi, więc ponieważ niepewności pomiarowe są jakieś skończone, to mógłbym trochę też tak poprowadzić, a trochę mógłbym tak i dostałbym jakieś a max, a min, czyli nachylenie maksymalne, nachylenie minimalne. No i oczywiście mógłbym w związku z tym napisać, policzyć g, które odpowiada jednemu i drugiemu, czyli g, powiedzmy temu, który odpowiada maksymalnemu, to z tego, co tutaj napisaliśmy, to jest... tak, mieliśmy ten wzór, że nachylenie równa się pierwiastek z 2g, i z tego wniosek, że nachylenie maksymalne równa się pierwiastek z 2 przez g max, a nachylenie minimalne równa się pierwiastek z 2 przez g min. Policzyć g max, g min i mamy, że niepewność pomiarowa g to jest, to by było g max minus g min przez 2. No i tu warto jest bezwzględna, żeby dostać dodatnią liczbę, bo być może to, co nam się wydaje, że jest max, jest min, a to, co jest minem, max. I tak mielibyśmy niepewność pomiarową g odczytaną z dopasowania krzywej. No to było lekko skomplikowane, ale mam nadzieję, że coś dało. Dzięki wielkie, że wytrzymaliście aż do teraz. Gdyby były jakieś pytania, to śmiało zadajcie. No i powodzenia. Dzięki wielkie.